ławy, dla rezerwowych. Każdej drużynie jest przygotowane krzesło i prosiłbym was bardzo o to. Tyle pokazuje zegar na przejściu rynku. Ale ci zawodnicy grają, nie zniechęcają się. Walczą o trzecie miejsce z obiektu. Na razie wynik remisowy 0-0. Automatic with the future.
There you have it. NBA 2K11. Wszystkich widzów, którzy nie do końca może wiedzą, jak to jest. Do kosza dla drużyny uzyskuje 2 punkty. Jeśli trafi z tego pola czerwony brzok i tego, który znajduje się wewnątrz, linii za 3 punkty zdobywa 1 punkt. Hang a ball. Balls in your phone. Big Snoop Dogg. Yiggy, yiggy, yes, y'all, y'all. Yeah. RISPY.COM. Big shots, big blocks. From the bottom to the top. Yiggy. Osiem minut i 30 sekund do zakończenia. Finał 1-0. Prowadzą Ryski. Świetne podanie, ale niestety zawodnik troszkę przestrzelił. Nic nie wyniku spotkania na nowe ryski prowadzą 1-0. Twarda walka, twardy zawodnik. Let's just
pozostało 4 minuty 17 sekund. Trzy zespoły będą brały czas. Jak to rozegrają? Wszystkiego dowiemy się za około 4 minuty. Bardzo ostre zagranie. Try to build your team, but that's the cheap way to do it. Hey,
Pana Marka Szczepanowskiego, człowieka zasłużonego do wincińskiego sportu i Wydziału Kulturowy. Panie Marku, myślę, że w takim gronie naszym olimpijskim miejsce panu się przysługuje. Nie tylko ja, tak myślę, tak samo i myślę moi koledzy. Więc mam zaszczyt jeszcze raz tutaj pogratulować. Wszystkiego najlepsze. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa dla pana Marka Szczepanowskiego, wielkie postaci z wincińskiego sportu, trener klubu PSV Skok Gniezno, organizator międzynarodowego turnieju koszykówki, który odbywał się w lipcu. Jeszcze zdjęcia pamiątkowe i za chwilę wręczenie nagród. Wielkie brawa dla Piotra. I kolejny konkurs zwycięzca rzutów za 3 punkty. Piotrek Malczewski. Wielkie, wielkie brawa. Piotrek chyba nie trenuje regularnie w koszykówce, a dzisiaj wygrał konkurs rzutów za 3. Też na tle katedry, wzrost pana prezydenta. Nagroda Stowarzyszenia Streetball Polska. Wielkopolska, wielkie, wielkie brawa. Ile to już pierścieni zdobyli na turniejach koszykówki. Gola, Iwa. Patryk i Gola, wielkie brawa i wzrost pana prezydenta również na tle katedry. Otrzymają nagrodę. Widać zmęczenie na twarzach. A tylko przypomnę, że to nie tylko gnieźnieński skład, ale mamy tu Wrocławek, mamy tu Górę, czyli reprezentant Dolnego Śląska. Zdjęcia pamiątkowe. Wielkie brawa dla chłopaków. Drużyna I Love This Game Międzychód. Wielkie brawa. I z rąk pana prezydenta również nagroda. Organizatorzy również tego Grand Prix w Międzychodzie w tym roku. I jeszcze reprezentanci Międzychodu. W ubiegłym roku zajęli trzecie miejsce, dzisiaj miejsce drugie. Przyjechali do nas z miasta Kopernika, bardzo doświadczeni koszykarze. Pierwsze miejsce w dzisiejszym Grand Prix Gniezna, drużyna Ryszków, Toruń. Wielkie brawa. Doświadczeni życiowo i koszykarsko. I wręcz pana prezydenta otrzymują nagrodę. To już są starzy wyjadacy koszykówki, a jednak do nas przyjechali pobawić się basket. Doświadczenie zwyciężyło dzisiaj, pewnie i siła. I zapraszamy pana prezydenta również do pamiątkowego zdjęcia na tle katedry. Wielkie, wielkie brawa dla... Ulica, gwiazda zapytała.
Gratuluję wszystkim, którzy brali udział, bo faktycznie upał niesamowity, a widzę, że kondycja jeszcze dopisuje, także pewnie wieczorem jeszcze będą jakieś balety na poprawkę. Pierwsza skolica chyba dopiero za chwilę Ania Rusowicz, potem Demono i Kombi, także macie siłę, szczególnie goście, to zapraszamy, bo do jutra atrakcji wiele. Nie się zapraszamy. W dzisiejszym turnieju koszykówka ponad podziałami. Bardzo udane, świetna organizacja, bardzo pięknie przygotowane boiska, co widzimy tutaj na załączonym obrazku. W różnych turniejach jeździmy, to tak naprawdę trzeba przyznać, że jeden z lepiej zorganizowanych turniejów. Upał trochę doskwierał, ale udało się dotrzymać do końca, także super, jesteśmy bardzo zadowoleni. W jakim składzie graliście? Może kolegów przedstawisz? Tak, Jakub Bukowski, Patryk Derkowski i ja, Przemysław Moszyński. W takim składzie graliśmy, zabrakło czwartego zawodnika, ale myślę, że następnym turnieju będziemy. Dziękuję za rozmowę.